Witam bardzo serdecznie w drugiej części odcinka Ciąg dalszy ogródka. W poprzednim odcinku demontowaliśmy tutaj taką ścianę z drewna, na której sobie winogrono rosło. Wykopaliśmy trzy winogrona. Do tego było trzeba jeszcze przekopać całą ziemię. No i tak zostawić na następny czas, w którym miał być stawiany płotek. A teraz najlepsze albo i najgorsze. Zaszły pewne zmiany, bo kurwa właścicielka wymyśliła sobie, że nie metr od garażu, tylko 2 metry z małym przelotem, a dokładnie z wejściem do ogródka. Pojebało mi wszystkie plany. No pokażę wam. Tak to zostało zrobione. Przedłużone jeszcze o 1 metr. Tu na razie tam ten płotek, który będzie już fizycznie stał, on został tutaj tylko tak po prostu dostawiony, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Kurwa, jakie zacieki. Ja pierdolę. Zacieki są po prostu masakryczne. Na szczęście ja tego nie malowałem, zobaczcie. Tu, to jest nic, znaczy się z drugiej strony. Patrz. O ja pierdyle, jak to wygląda. No przecież aż wstyd to wrzucać w ogóle na internet. Tutaj, mój Boże. Tutaj. Dobra. Jak sobie tak wymyśliła właścicielka, tak będzie, no. Będzie przeróbka mała. Tu muszę skrócić chyba płotek. Może nie, może jakiś krótszy się zostawi. Tu jest na szczęście sosenka, no to trochę zagrodzi to ten ogródek i tu jest małe przejście. Mam tam taki mały płotek i może się go wstawi tutaj. Nie, to powinien wejść. Dobra. Nie no, ogólnie to będzie ładnie wyglądało, tak? Tu już widać, jakieś krzoki rosną. Tu mniejsze krzoki. No tu jeszcze nic, nie? Coś tu będą siać. Już widziałem nasiona. Dobrze. No duży będzie. Duży. Przyznam. No w sumie dla nich lepiej, bo sobie więcej nasion tam zasadzą, nie? Ale ja teraz będę musiał zapieprzać. Kuźwa, jakieś docinki, niedocinki. No i tam jeszcze mam kawałek takiego płotka. Tutaj. Może ten kawałek wsadzę właśnie tam, gdzie wam mówiłem, między płot a sosenkę. Dobra. Na razie to przestawiłem tak po prostu, żeby to zobaczyć, jak to wygląda. Ten płotek, co jest tam w ten z ostatnich tych elementów, takich końcówek, co pozostał. Tutaj sobie właścicielka po prostu tak wbiła, żeby piesek nie wchodził, nie kopał. Pies jest aktualnie zamknięty, więc tutaj nie ma na razie prawa wstępu. No i papieros mi zgasł. Czekaj, odpal człowieku. Nie za dużo, bo szkoda gazu. No co no, zabieramy się do roboty. Najpierw pododcinam to, co trzeba dociąć. Tu wykorzystam jedną deskę, która sobie właśnie już stoi. Będę musiał dorobić taki jeszcze jeden płotek, jedną nóżkę dokładnie. O, z tego. Na ręce opadają. Dobra, no to najpierw może tak na szybko zrobimy sobie te 2 brakujące elementy w tych 2 płotkach. Podocinane. Ładne szpikulce. Bierzemy sobie pierwszy płotek. Lecimy sobie z pierwszym. No i tak trzeba będzie go domalować. Gdzie jest miara? Jest. Thank you.
Może was na jednak ścisk jakiś. No kurwa się spierdolił ze ściskami. Wiesz, normalnie. Jak ty żeś tą dziurę wywiercił? Krzywą. No, to żeś w ogóle kurwa już... Szkoda gadać, dobra. Gzymka. Pasuje, za dużo, pasuje, idealnie. Kurwa, pękła. Tutaj. Dobra. Może dalej nie pójdzie. Jak coś to silikonem. Dobra. A więc tak to zostało spieprzone. Proszę bardzo. Domaluję sobie. Trochę nie widać. O, tutaj widać. Kurczę. Gdzie te wkręty? Zamiast trochę bardziej do środka, to do wewnętrznej strony powkręcane. Co, no człowieku, no zrobiłeś jak potrafiłeś. Dobra, jedziemy teraz to instalować. A więc tak, na razie zdemontowałem ten stary płotek, nie cały, tylko takie kolanko. Nie będę tego tak wbijał, nie będę kopał przede wszystkim. Wziąłem po prostu szpadel, kurwa. Stanąłem na nim, wbiłem go i jest taka dziurka, a dalej już płotek to się będzie wbijał młotkiem. Bardzo ładnie. To masz człowiek łeb. No, trzyma się luks, kurwa. Nie, trzeba głębiej. Dobra. Pękło. O, w ogóle, jak to wygląda?
O ja pierdyle. Ej, dobra, skończę tą pierwszą połówkę tutaj. Tą większą, to pokażę, jak to wygląda. Na razie to jest dramat. Dobrze. Dobrze, to wygląda najpierw tak. Miałem wam pokazać większą ilość, ale mówię, już pokażę, jak to wygląda. No. Jest prawie prosto. Tu jeszcze były takie dwa mankamenty. Wbijałem, to mi pękło tam trochę. Na wylot prześwituję. Tutaj zjechane. Tu kawałek odprysło. Ej, tak to nie jest źle. No, tu jeszcze taki mały mankament. O, przy wbijaniu. No, spokojnie. Położyłem deseczkę i było bite, nie? No, tutaj już. Tu już wykopałem dziurę. No, niestety musiałem, bo chyba inaczej nie da rady. Wziąłem kawałek płytki ceramicznej. Wsadziłem tam pod spód. O, widać ją. No i ładnie się ustabilizowało trawca, czy to zasypać i będzie ok. Jak to będzie w tę stronę? No, nie jest źle. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, to mam tak. Front zrobiony. Kuźwa, już z daleka widziałem to pęknięcie. Ja pierdyle. To się pomaluje, nie, tym sprayem. Front, dalej bok. Do końca, bach. Do sosenki. Tak. No i został mi tutaj, ostatnia część. Tutaj będzie już mam naszykowane. Dokręcone te kawałki tych drewna, tych boków. Troszeczkę dłuższe. No i się wkopię. Dobra, skończone. Powiem wam, że nie jestem w ogóle zadowolony. Dobra, wygląda to tak. Taka dziura pomiędzy płotkiem a drugim płotkiem. Kuźwa, no niezadowolony jestem z tego względu, ponieważ to zawsze zmiany odnośnie szerokości całej tej całego tego ogródka i kurcze blade, te docinki, to wszystko, ja pierdyle. Zamiast to jakoś zgłosić, powiedzieć kurcze blade wcześniej, dużo wcześniej, to ja bym to wszystko poprawiał. Tu już bym odcinek był skończony, nie? Tu w ogóle daj ta spokój. Tutaj to w ogóle jest wylewka od płotu. Wbiłem jedną łopatę i jak wszystko wyszło, to myślałem, że ten płot poleci, nie? Dalej, dziura tutaj. No nie miałem czasu w ogóle zrobić. No, kurczę, jak ja po prostu nie lubię, jak coś jest zmieniane, a już jest zrobione. O ja pierdyle, no tak to wygląda z tej strony, sobie zobaczcie. Drabina strażacka jest. Tu w ogóle wejście samo to jest tylko tak po prostu na sztukę wstawione, bo chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Tu muszę jeszcze dziurę zatkać, bo będzie pies wchodził. No wkopane zostały jak należy. No ładnie, kurczę, blady. Tam. Najgorszy chyba film, jaki mógł być. Jak to wygląda w ogóle? Jak to wygląda? No nie tak, jak powinno być. Robota skończona. Tak jak mówię, nie podoba mi się. Jestem niezadowolony. Malowanie to nie moje. No mogło być to lepiej, no ale... Kurwa, kto to przewidział? Dobra, bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkiego dobrego do następnego razu. See ya. Człowieku, po co żeś się godził na te płotki?